Siema, witam w środę. Dziś zrobimy sobie szybki przegląd różnych rynków, nie tylko Bitcoina. To jedziemy z tematem. Zaczniemy od S&P 500. I jak widzimy, mamy silny trend od długiego czasu. I teraz tutaj cena osiągnęła nam i opór na poziomie, no tym co jest. I czy możemy spodziewać się spadków? Nie. Spadków możemy się spodziewać dopiero wtedy, moim zdaniem, kiedy cena zrobi sobie taki ruch, taki overbalance, największą korektę w tym trendzie, nawrót i jakiś pierwszy sygnał, jakąś świecę spadkową byśmy tu mieli. Wtedy warto byłoby się zastanowić, czy nie warto wejść na sell, kurwa. Na razie mamy ciągle silny trend i jeżeli trend, korekta będzie malutka, to można zagrywać dalej na wzrosty. Takie moje zdanie na temat S&P, kurwa, 500. Jedziemy dalej. Euro do dolara. Sorry. Jak widzimy na załączonym obrazku, mamy tutaj potężny w pizdu wzrost, jakby wystrzelił z rakiety, kurwa, to the moon. Niestety, nie Bitcoin, a EURUSD. Czym to jest spowodowane? Zapewne jakieś dane makroekonomiczne, o których nie mam pojęcia. Zapewne wy wiecie lepiej. Więc no co, czego możemy się tu spodziewać? Ja tu sobie zejdę na haczwórkę. I jak widzicie, moim prywatnym zdaniem jest tutaj, kurwa, ta akumulacja. Bo wolumen spada, cena spowalnia, momentum spowalnia, nie ma dalszych tych spadków, są mimo tych dużych wolumenów, cena powoli podchodzi pod górkę. Tu można było na dobrą sprawę, na tym malutkiej korekcie, może powiększę, kupić, kurwa. Ale ja myślę, że jeżeli cena znów zawróci, zrobi korektę i pojawi się jakiś pimbar albo engulfing, kurwa, świecowy, to można znów jebać do góry. Takie moje zdanie. Teraz zobaczmy sobie złoto, które też jest ciekawe, o którym już mówiłem wcześniej. Też tu mamy wykres H4. Te spadki były naprawdę potężne, o których już mówiłem w poprzednim odcinku. Mieliśmy w sumie duży wolumen, tak? Teraz cena lekko się cofa. Bardzo możliwe, że na tych wszystkich teraz tu rynkach grubasy się wpierdalają i powoli wykupują od ulicy. Tak jest, od ulicy. I będziemy mieli korekty i tu moglibyśmy na jakichś tam fajnych testach łapać na górkę. Tak, ja to widzę. Dokładnie. Teraz tak, gdzie to kurwa? WIG20, nasz rodzimy WIG20, GPW. Tutaj sobie pozwolę włączyć D1. I co? Mieliśmy jakieś fajne wzrosty, małą korektę i kontynuację. Tak jest. Pierwszy opór będzie zapewne tutaj. A jak nie? Jeżeli przebijemy i zretestujemy, to możemy zapierdalać nawet aż tutaj do 2600 punktów, no ewentualnie do 2500 punktów. Jak widzicie, mamy tutaj takie bardzo psychologiczne, ważne poziomy, więc tu zapewne, jeżeli cena się zdecyduje, to mamy spore zasięgi i kto lubi grać na ETF-ach, na indeksach, to WIG20 byłby tutaj dobrym wyborem. Ewentualnie, jeżeli kupujemy jakieś akcje, które oczywiście przeanalizowaliśmy fundamentalnie, to też byłby to chyba dobry czas, choć niektórzy mówią, że jest dalej Bessa. Znaczy Bessa, no w sumie młoda Bessa, tak to nazwijmy, albo jest to korekta wyższego rzędu, kurwa. Także zobaczymy, co tutaj czas przyniesie, bo kolejne dni, może tygodnie, będą dosyć ciekawe, moim zdaniem, jeżeli chodzi o odwrócenie różnych rynków. Bitcoin, on tu kurwa jest. Ja pierdolę. O! Bitcoin trochę stracił tutaj momentum spadkowe, co jest dobrym znakiem. Zresztą już nieraz o nim mówiłem, że tutaj coraz na tygodniówce widać, jak słabną te wolumeny i jak ten poziom jest bardzo mocno broniony. I tu zobaczcie, mamy jakiś tutaj silny taki shakeout, to się nazywa, takie wybranie silne, taki test pierwszy na takim wolumenie właśnie, który był trochę mniejszy niż ten tutaj pierwszy, taki mocno spadkowy. I to też dobrze świadczy o tym, że rynek być może zaraz się odwróci, słuchajcie. Oczywiście ja bym tu czekał na jakieś wyższe fale, większe, bo to jest chuj, nie fala, nie, to jest tam kurwa takie... a nie fala morska, tak. Także tak to widzę. Bardzo ciekawy okres na rynku, bo prawdopodobnie akumulują na wielu właśnie rynkach. Może jeszcze Ethereum sobie spójrzmy. Tu jest gorzej, tu jest znacznie gorzej, chociaż też, mam jakiś shake, to jest ciekawe. Ale znacznie mniej tutaj możemy stwierdzić na H4.
O, już to wygląda lepiej, tak? Także mieliśmy tutaj wybranie, dużo wybrania, pierwsza reakcja, spadek, druga reakcja, większy pogłębiony spadek, wolumen mimo dużego, nie mieliśmy dalszych spadków, zatrzymanie na tym poziomie, co może oznaczać również odwrócenia. Wiadomo, że Ethereum jest mocno z Bitcoinem skorelowany. Dlatego też czekamy na większą falę i na retest. Tak, tak, to jest podstawa. DAX niemiecki. DAX też bardzo fajny, bo mamy tutaj podwójne dno. Słuchajcie, ale to na H4, a na D1. Tak, też bardzo podobnie, więc to też może być fajny moment na kupno i jakiegoś tam kontraktu na DAXa. W sumie zrobiłem bot, bo powinienem to EURUSD analizować na XTB, następnym razem to zrobię, sorry za bot, już mi się nie chce kurwa logować. Także widzicie, ciekawe rzeczy się dzieją, takie właściwie jakby się dokładnie przyjrzeć, to takie jakby RGR. Nie no, RGR to nie jest, sorry, nie. W każdym razie mocno są bronione te poziomy, ja myślę, że tutaj będzie jakiś większy wzrost. Ale mówię tylko na podstawie takiej podstawowej analizy technicznej, na makroekonomię nie patrzcie. Niestety, albo stety, Ripple, mój kochany, który całkiem mi w pizdu spadł, bo kupiłem go tutaj, trochę też odbił. Zobaczymy, co będzie dalej. Generalnie Ripple u mnie za straty, więc tam, co będzie, to będzie. Miota, tak samo. Dobra, tak, jeszcze może Neo. U, jakie wielkie wolumeny, ja pierdolę. Jak widzicie, alty znacznie gorzej odreagowują, aniżeli sam Bitcoin. Bitcoin wygląda ciekawiej, no bo w końcu pierwsza kryptowaluta. Co się dziwić, kurwa? No, tyle co bym chciał powiedzieć. Jeżeli chodzi o moje zagrania na Forexie, no to na razie nic ciekawego na wykresie nie było. Zrobiłem pewien błąd ostatnio, o którym piszę na fanpage'u i zapraszam do zalajkowania przy okazji. Więc to by było na tyle chyba dzisiaj, tak? Cóż, ciekawie, trzeba śledzić, trzeba patrzeć na wykresy. Teraz chyba, kurwa, codziennie. Siema, bye. Bye, bye.